oznacza, że to pierwsza niedziela lata, a zatem warto się wybrać właśnie tak, jak zachęcają alibabki. To jest pierwsza sobota, przepraszam, lata. No już jestem do przodu jeden dzień z tego wynika, ale nie jest to na pewno raz na lodowo, to będzie jutro. Natomiast teraz jest raz na zielono i spacerujemy sobie właśnie po polach, po lasach, ale najchętniej i najlepiej, jeśli wędrujemy na nasze działki z Stowarzyszeniem Ekspertów magazynu Raz na Zielono. I to dziś po długiej bardzo przerwie, uwaga, uwaga, ze studia Polskiego Radia Pomorze i Kujawy w Bydgoszczy przy ulicy Gdańskiej. Państwa gośćmi są pan Korneliusz Korniluk. Witam państwa w studiu, radio słuchaczy, internautów. I pan Jan Malesza. Dzień dobry państwu, witam pana redaktora i ja wszystkich im studiu, z obsługi. W studiu im właśnie towarzyszę, oczywiście przyjmując od państwa telefony, Andrzej Krystek, a steruje całym pojazdem z reżyserki Sławomir Nowak. Podgląda natomiast nas, i to widać też już na ekranach telewizorów, Janusz Wiertel. Zatem będziemy z państwem do prawie godziny 13. Parę minut przed 13 się pożegnamy. A jak na razie witamy lato. No, burzliwe bardzo. Jeśli mam pytać działkowców, to mogę tylko zapytać, jak to panowie się spracowali już na tych swoich działkach. Bo z pewnością roboty jest pod dostatkiem. A za chwilę przystąpimy do przyjmowania telefonów, bo już do nas słuchacze dzwonią. Czy też odwracamy kolejność i zaczynamy od telefonu. No dwa słowa tylko takie, że tak, proszę państwa, wody mamy w tej chwili pod dostatkiem, albo wystarczającą ilość. Albo za dużo. Temperaturę też. A zatem co nam brakuje? Właściwie długi dzień. Rośliny bardzo szybko przyrastają, pięknie wyglądają. Nawet Gdańską, jak się idzie i w tych, te nasadzenia, które są w tych różnych pojemnikach, wyglądają przepięknie. Myślę, że nie byłem jeszcze w ogrodach działkowych, ale myślę, że i w ogrodach działkowych jest przepięknie, kolorowo, bo przecież tyle roślin już kwitło i przekwitło. Teraz róże, liliowce i inne. A zatem myślę, że w tej chwili jest no, cud w naturze i to nam się trzeba na pewno się wszystkim bardzo podoba. A bo to z kolei, trzeba też okiełznać poniekąd. Tak, tą codzienną obsługą trzeba niestety wszystkie te nasadzenia nasze objąć. Ja trochę na ten temat coś wiem, bo też przy tych roślinach w tej chwili bardzo intensywnie pracuję z tego powodu, że nie chcę, żeby mnie pouciekały, w sensie oczywiście w cudzysłowie, żeby nie przerosły, tylko utrzymać, muszę je utrzymać Pańskie w odpowiednich ryzach. Pańskie oko konia tuczy, ale także i roślinki ukochane w ogrodzie. Zaraz dowiem się, jak również te letnie dni spędza pan Korneliusz, ale odbiorę telefon od słuchacza, ponieważ na pewno się już nie cierpili. Halo? Halo? Słuchamy? Halo? Tak, słuchamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam taki problem. Na gruszkach są takie pomarańczowe plamy. Na czym? Na agrestach. Na agrestach. I drugi problem jest taki, że w wiśniach już zawiązało się dużo owoców i zaczyna schnąć liście i te zawiązki. Zawiązki to jeszcze do niedawna opadały. Na pewno. No pierwsza sprawa, wiśnie, rak bakteryjny, no i ten bardzo ma wspaniałe warunki do rozwoju w tym roku, bo jest i ciepło, i wilgotno, i każda jakakolwiek najmniejsza rana wykonywana nawet przez mszyce, przede wszystkim mszyce, bo te sobie polubiły śliwy, czereśnie i wiśnie, uszkadzają komórki, no i tam przez to się wspaniale lokuje bakteria właśnie, bakterioza, a poza tym to i co jeszcze? Brunatna zgnilizna, bo też już się pojawiła i zaczyna rozrabiać. No co w takich warunkach robić? Przede wszystkim to ja bym w tej chwili sekatora jeszcze nie używał. Jest wysoka temperatura, jest ciepło, niech te pędy zasychające zasychają. Natomiast no tu bez oprysku to pewno się nie uda. No chociaż estetykę trzeba wziąć na bok. Estetykę tutaj wziąć na bok, bo o co chodzi? Że jeżeli będziemy odcinali sekatorem te zbrązowiałe, z niektórych wycieka taka
mazia po prostu, tak coś w rodzaju, powiedzmy, takiej gumy. Gumoza. No to otworzymy rany i to potem tylko pogorszy sytuację, bo przemieści się na starsze egzemplarze. Także tak nie przycinać, a ten sylit i topsin to są rzeczywiście najbardziej sprawdzone środki, którymi należałoby opryskać. Amistar również trzecim. Jakieś biologiczne mamy też tutaj? No z biologicznych to przede wszystkim skrzyp, pokrzywa, no wszystkie tego typu po prostu opryski można wykonać. Ale to zapobiegawcze. Interwencyjne już nie. Tak, ale interwencyjnie to nie, tu już trzeba. Tego sylitu bym się tu nie bał, tego topsinu bym się nie bał, tylko co 10 dni powiedzmy, że opryskać. I to jest jedyne. Natomiast jeszcze był chyba agrest. No agrest w tej chwili już się pojawił, mączniak, no i na mączniaka. Tutaj ja bym spróbował mimo wszystko też tego skrzypu, tej pokrzywy. Sodę jeszcze. Sodę oczyszczoną po prostu w ilości, jeśli dobrze pamiętam, to na litr 1/4 czy połowę łyżeczki tej sody zmieszać i tutaj taki porządny oprys wykonać na mączniaka prawdziwego. To będzie jakby najzdrowsze, bo biologiczne. Tak, będzie działanie. Tym bardziej biologiczne oczywiście. Pamiętaj zawsze, że pod wieczór pryskamy. No i też tak, środki na owady. Ze względu na owady i środki ostrożności. Tam zakładać maseczkę, okulary. Zależy jakie nie mamy, jak drzewa opryskujemy, jakąś czapeczkę. Także tu BHP się kłania również, nie? Jedno słowo tylko co do tego przycinania. Wchodzimy już w miesiąc lipiec. Naprawdę za wcześnie, żeby w tej chwili pobudzać roślinę do wybijania nowych, a otwierania ran, które właśnie spowodują, że zakazimy kolejne pędy. Także tu w tym przycinaniem poczekać do połowy sierpnia. Rośliny wtedy już powoli przygotowują się do zimy. W przypadku wiśni, bo ona najwcześniej wchodzi, zacznie zasychać, już mniej podawać tych soków. Będą lepsze warunki do zabliźniania się ran i wtedy opryskać, przyciąć i tak dalej. Także mamy już pierwszą partię odpowiedzi. Kolejny telefon. Halo? Halo, halo? Oj, chyba nie słyszymy się. Halo? Halo, halo? Tak? Już jestem. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam takie pytanie. Mam kilka piwoni i postępuję ze wszystkimi tak samo. Wszystkie się ładnie rozwijają, mają pąki, rozwijają się. A jedno mam takie, co w ogóle pąki ma ładne, ale nie chce się rozwinąć. I zasychają później te pąki. Nie wiem dlaczego. Czasami jest taka zgnilizna pędu w piwoni, to trzeba sprawdzić. Ale, nie, ładne, ale generalnie czasami również też niedożywienie rośliny powoduje, że ona jest słabsza. Ale to jest jednakowo ze wszystkimi postępuje. Ale były zasilane? Tak, były zasilane takim granulowanym obornikiem. I na jednym stanowisku rosną, tak? Tak, tak. Obok, czyli na tej samej ziemi. Mhm. Proszę pani, żyletkę, ostry nóż, okulary, przekroić jeden z pąków i zobaczyć, no, czy on jest zdrowy, czy tam w środku no, są pewne jakieś niedomagania, bo albo sprawa nawożenia, chociaż tutaj na nawożenie to mi troszeczkę nie pasuje, bo niedorozwój, to tutaj tu będzie fuzarioza, będzie tu jakaś choroba grzybowa. No i to pani zobaczy, jeżeli będzie zbrązowiały ten pąk, to znaczy, że tam już jest jakieś stadium grzyba, który powoduje zahamowanie rozwoju pąka kwiatowego. No i wiedząc o tym, no to chociażby tym amistarem zawsze tą odmianę potraktować, albo nawet tym skrzypem, ale to wtedy, kiedy ten pąk jeszcze jest w fazie małej.
Natomiast teraz, bo prawdopodobnie tutaj jakiś rodzaj grzyba są warunki i atakuje. Ale dla pewności po prostu przeciąć po prostu na pół i zobaczyć jak on wygląda, ale prawdopodobnie będą symptomy w postaci właśnie takich zbrązowiałych nitek. O, i to będzie wskazywało na to, że to jest choroba, bo nie sądzę, żeby sprawa nawozowa, bo gdyby sprawa nawozowa, to by cała roślina cierpiała, byłby niedorozwój liści, powiedzmy, czy nawet pędów, ale jeżeli jest roślina żywotna, silna, ma dobry rozwój pędów i liści i nagle tylko sam pąk, no to coś się dzieje w przypadku samego pąka, czyli jest atakowany przez jakiś rodzaj grzyba. A tak na przyszłość jeszcze, przepraszam. Tak. Wiosną, tak, jak wybijają już pędy, to dobrze jest podlać roztworem nadmanganianu potasu. Ja tak robię. Wokół całą roślinę i po tych pąkach, które wybijają już tych pierwszych tam. Także zlać to nadmanganianem potasu. Tam kilka tych kryształków wrzucić, tak żeby fioletowa woda była i on jest odkażający właśnie, przeciwgrzybowy między innymi. I kiedy najlepiej to robić? Wiosną, wczesną? Tak jak wybijałem już pędy pierwsze. Proszę? No to teraz. Amistarem teraz jeszcze. Patrząc na tą roślinę, tą jedną potraktować, nie trzeba tej drugiej, tylko akurat tylko tą jedną. Czy to się może przenosić z rośliny na roślinę? No myślę, że akurat tamte odmiany są kwestia inne. Kwestia odporności tutaj, bo moje na przykład, no przecież to olbrzymie kwiaty, które w tej chwili skończyły kwitnienie, to wielkości 20 cm, rozwinięty każdy kwiat. Chociaż w ostatniej teraz fazie po tych deszczach, no też się pojawiła szara pleśń i zaczęła już też te pąki, te kwiaty już mi atakować. Także to myślę, że tu jest problem akurat zasadniczy tu w przypadku piwonii. No to dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam. Powodzenia życzeniem. I kolejny telefon. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Kłania się stała słuchaczka z Dębowa. Witamy. Ja mam taki problem, proszę Państwa. Na kapuście jest mnóstwo tej białej takiej pchełki. No nie wiem, co to jest. No to już w zeszłym roku walczyłam. No i w tym roku znowu na nowo to jest. I to jest śmietka. Śmietka kapuścianka to jest taka muszka, która składa, polubiła sobie kapustę, wylęgają się larwy, no i te tam po prostu rozrabiają. Smaczna. Tak, dlatego no jedynie tylko trzeba opryskać. No z tych biologicznych, no to właśnie tak jak mówię, wziąć wrotycz, wziąć liście pomidorów nawet, bo przecież teraz obrywamy już pędy, niektóre wyrzucamy, zrobić napar albo skrzypu, tak, albo no pion byłby jeszcze najlepszy. Pion w tej chwili jest bardzo wyrośnięty. No i postraszyć po prostu, bo tutaj niewiele coś działamy. Właśnie. Tam jest imszyca i ta śmietka kapuściana. No i to jest tylko pod spodem, pod tymi liściami. Pod liściami. Jak byłem na Podhalu, to widziałem górale słoną wodą polewali. No tak, różne sztuczki trzeba tu zastosować, żeby ją odstraszyć. No niektórzy nawet otulinę zakładają, żeby po prostu nie dopuścić włókninę do składania jaj. Także też można taką metodę zastosować. A dziękuję bardzo za poradę i do widzenia, do usłyszenia. I kolejny telefon. Halo. Dzień dobry. Panowie, mam takie pytanko odnośnie pryskania. Panowie mówią, że pod wieczór szczególnie. No pod wieczór to są najczęściej deszcze teraz. Nie, no to między taką pogodę wybrać, której dzień będzie padało tam z dwa dni, powiedzmy. Łatwo mówić, trudnie zrobić, bo to dzień ja pada. W tym roku to wyjątkowo. Nie, no już jakieś przerwy będą teraz. Bo ja też tak czekam właśnie. Ale w ciągu dnia nie możemy stosować oprysków, bo pożyteczne owady. Chciałem się zapytać, no bo jeżeli ktoś nie kwitnie, roślina zielona typu tuja, czy można pryskać w ciągu dnia? Można.
Można. Można, tylko to tak trochę, to wygląda sprawa w ten sposób. Operacja słoneczna w czerwcu, w lipcu jest największa. Mamy prawie, że w zenicie słońce. Jest operacja bardzo silna, temperatura przy słońcu, na samej roślinie to jest rzędu 40 stopni, a może nawet trochę więcej. I teraz rzucać jeszcze środki, to my to spowodujemy zło, dlatego jak jest już nawet przerywnik, są chmury, no to może być godzina 12 czy 2 w dzień i też możemy wykorzystać i opryskać, ale jeżeli w dzień bezchmurny i zaczniemy pryskać, to co spowodujemy? Po prostu popalenie roślin słońcem, no i wtedy tu zyskamy, a stracimy znowu już tą barwę tej tuli, bo będą poparzone, wręcz popalone będą, bo to jest bardzo wysoka temperatura. Rozumiem. Drugie pytanie, panowie. Dość tak długo słucham waszej audycji, trochę się tak już orientuję, to tak grzybowych. I szczerze mówiąc, no tu panowie mieliście topsin, psyllid, amis stary, tylko to jest tak, jak pójdzie się do sklepu, różne środki grzybobójcze proponują, nie wiem, czy one są różne w działaniu, ale w cenie to kolosalne są różnice. I tu bym prosił tak bardziej o pomoc dla nas, takich zwykłych ogrodowych działkowców, no jak to przygotować, no bo każdy Polak jest mądry odnośnie stosowania leka, wskuśnia będzie. Ale my nie możemy na przykład reklamować jakichś wyrobów. Ja firmy nie, no środki możemy podać, ale firmy nie. Tak. Dlatego ja mam zawsze... Wiem, że nie podajemy z ceny, czy to najtańsze, czy to najdroższe. Ja może troszeczkę tutaj odpowiem, może dobrze, może źle dla niektórych, ale ja to zawsze chodzę do sklepów, które prowadzą ten tak zwany dział ochrony roślin. I tam te środki są i pewniejsze, no tak jak to w aptekach, no są, w apteki to przepraszam, to są wszystkie dobre, ale w tych ośrodkach powiedzmy słabszych, gdzieś jest jakiś punkt sprzedaży na przykład drzewek, no i nagle jest jedno stoisko ze środkami, no to już tu bym się nie odważył dokonać zakupu środka, trochę może... Nie powinienem tutaj tak w ten sposób mówić, ale zawsze wybierajmy źródła profesjonalne. Jeżeli ochrona roślin, gdzie jest duży wybór, gdzie jest nawet i profesjonalna obsługa, no to wtedy jak powiemy, że chcemy topsin, dostaniemy topsin i ta cena będzie też taka ogólno, powiedzmy, polska. A tak, no to każdy chce sprzedać, ja się po prostu temu nie dziwię. Także rozumiem. Wolny rynek i każdy ma prawo. Rozumiem. Ostatnie pytanie. Czy warzywnik teraz pryskać typu koper, typu ogórki, typu buraczki? Tam zawsze trzeba patrzeć na okres karencji, bo zielone, na zielonym dłużej po prostu ten okres karencji, jak na przykład przy pomidorach. Owoc pomidora to 5-6 dni tam okres karencji jest, jak miedzianem opryskamy. A na liściach, jakbyśmy jakiś koper opryskali, czy inne tam warzywa, pietruszkę, to tam jest nawet do 20 dni. Także patrzymy również na sąsiedztwo roślin, a na działkach możemy używać bioczosu, bioseptu na przykład, takie są biologiczne środki, wyciągi. Także nie zawsze musimy tą ostrą chemię stosować. No właśnie. Tak interwencyjnie bardziej, jak już tam nam... coś pada. Nic się nie dzieje. Zapobiegawcze to lepiej właśnie takie środki. Ja z doświadczenia wiem, że państwo mają swoje też wypróbowane metody. Myślę, bo przecież w przypadku buraczków to będzie ta botwina. Jeżeli ją używamy do bezpośredniego spożycia, do zupy, no to na pewno tu w żadną chemię się nie będziemy, chociaż ten chwościk burakowy, on tam będzie atakował. No ale to spróbujemy go, czy osłaniać. Nawet jak deszcz pada, to jak cokolwiek postawić, żeby te liście nie były tak moczone. No chwościk, żeby i szkodniki się tam też nie pojawiły. W przypadku powiedzmy kopru, tamszyca no bardzo sobie polubiła i czasami potrafi nam zniszczyć cały koper. No jeżeli założymy jakieś kapturki, bo wiemy, że ten koper do bieżącego będzie zrywany, no to dobrze, jeżeli będziemy próbowali tylko się opierać na opryskach, no to pewnie nie, dlatego że okres karencji tutaj obowiązuje. Pan jeszcze wspomniał trzecią roślinę.
No tam... Ogórki. Ogórki mączniak. No to przeróżne też te metody, przede wszystkim te biologiczne. Nie dopuszczać do czego? No przede wszystkim do zraszania na noc, gdzie mączniak wtedy będzie miał dobre warunki. Podlewajmy wtedy z węża nisko, żeby nie było tego wilgotnego. Czyli nie polewajmy, raczej, tylko podlewajmy i tak, na dole. I to przede wszystkim rano. Chodzi o to, żeby w nocy ta wilgotność już była nieco mniejsza. Teraz są deszcze. No też można jakąś folię w tym czasie założyć. No różne sztuczki stosujemy. I to wtedy zdaje egzamin. Natomiast jeżeli tylko będziemy liczyli na to, że po każdym deszczu będziemy pryskali, to pewno to nie jest. No tam jeszcze sodę oczyszczoną można stosować na mączniaka. Sodę oczyszczoną można tym no właśnie pokrzywą. Odczyń ziemi nie przeszkadzi, nie przeszkodzi. Pokrzywą można, niektórzy nawet stosują powiedzmy ocet, który tam też rozpuszczamy w wodzie i próbujemy też opryskiwać. Niektórzy mleko stosują, no różne są metody te biologiczne, które zapobiegają wzrastaniu zarodników grzybów na tych liściach. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia, smacznego. I jeszcze jeden telefon, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w sprawie ćmy bukprzypanowej. No, to już tutaj musi być Mospilan. No ja pryskam karatę, nie wiem. Nie, Mospilan jest lepszy, on jest układowy. Mospilan jest trochę lepszy. I podlać pod spodem i opryskać od dołu wszędzie, pod liście, bo tam gąsienice żerują. No właśnie, i z góry. Liście opadają na pewno, tak? Tak, ale gąsienice właśnie są pozbierane, nie widać ani jednej, bo to są małe bukszpany. Aha. I nadal są pogryzione, także nie wiem skąd, Bo jeszcze mogą sama być. Nazwa ćma, ona urzęduje w nocy, pojawia się z innych drzew, przylatuje, także my jej nie widzimy, a ona swoją robotę wykonuje. Natomiast Mospilan w tym sensie, że on wnika do środka rośliny, no i te małe larwy, które się tam pojawiają, zostają niszczone. Natomiast karate jest środkiem kontaktowym, czyli musimy tego szkodnika po głowie troszeczkę polać, ale on jest taki na tyle cwany, że jest w tym zwiniętym listku. Dlatego tego Mospilanu bym tutaj tylko, że dodać środka przyczepnego, tak żeby ten krzew był po oprysku mokry. I musi trzeba podlać ziemię, bo tam one są też w ziemi. Tak. A czy podciąć te suche listki, to wszystko? Można, delikatnie. Można poprzycinać po prostu, bo on ze śpiących oczek wybije potem następne pędy. No, właśnie już wybijają nowe młode, tak, ale one się bronią. Są pogryzione. Ale już są pogryzione, no to, tak. To trzeba pryskać. Przy bukszpanie obcinamy, ale delikatnie, znaczy te wszystkie pofałdowane można pościnać, natomiast tak generalnie, żeby maszynę przystawić tą do żywopłotu i tak objechać całą kępkę, no to bukszpan bardzo cierpi, on dopiero po miesiącu, po półtora miesiąca próbuje wybijać, także tylko łagodnie, delikatnie porzucać te wszystkie porażone. Chyba też lubią. Też się gromadzą, bo tam są warunki. Ale bukszpany nie robią szkody. Tak. Na twarde listki, nie. Twarde listki ma to nie. Jedynie jeszcze mogą... Smaczny jest. Chrząszcze są takie szpeciele, które też mogą, ale one tak koronkowo brzegi liści podgryzają. Ale to właśnie ten Mospilan. Jeszcze jest durban taki. Durzban. Aha. Jest taki środek też bardzo dobry, bo on jest i na pędraki, i właśnie i na te chrząszcze. Dobrze, dziękuję. Durzban 480. Ale z Mospilanem tylko dodać tego, tak pan redaktor tutaj wspomniał, dobrze. Choćby ten Ludwika. Coś przyczepnego. Tak. Dobrze, dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dobrze, powodzenia życzymy. W tej walce. I kolejny telefon, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Moje imię Andrzej Białoboto. Mam takie pytanie. Chodzi o winogrono na pergoli. I one, czy ja mogę i przyciąć boki, bo one się, jak jest do góry i gdzie jest rurka, to one na boku się silnie rozrastają.
No można skracać tam, powiedzmy, ale jeszcze nie tak jak są owoce, że tam nad czwartym liściem, powiedzmy. Ale one rosną w tym roku ostro, dosyć tam na 2 metry, nawet pędy to można poskracać tam, tak, o jedną. Bo te pędy są. Tak. Zwłaszcza na dole są bardzo długie, nawet 1,5 metra. Oczywiście, one odsłonić bardziej, żeby tam słońce dochodziło, bo tak, potem mączniaki się pojawią teraz. Tak, ono jest bardzo wrażliwe, to winogrono na mączniaki. Tak, no już profilaktycznie opryskać. Tylko na jaką długość mam skrócić? No można o 1/3, nawet jak są bardzo długie, o połowę. Bo one jeszcze będą wypuszczały tam. Może tak dwa słowa od strony czysto praktycznej. Podejść do krzewu, jak pan zauważy, to on ma już 0,5 metra. Ten pęd, który wybił od wiosny, od kwietnia, to ma w tej chwili 0,5 metra. Ale niech pan policzy listki. To jest, najpierw pokazał się jeden listek, potem drugi listek, potem trzeci listek i za nim jest kwiat. I czwarty listek i za nim drugi kwiat. A potem są tylko liście i liście. To krótko mówiąc, raz, dwa, trzy, te 4 listki z tymi 2 kwiatkami zostają, a to ten nadmiar pan ucina. I to jest już teraz koniec czerwca, początek lipca, jest dobrym miesiącem, bo już wszystkie pędy takie są. I ten nadmiar ciąć, dlatego żeby soki skierować na te 2 kwiaty. Właściwie to już zawiązane małe owocki. Bo tak, bo to są takie zwane... To już są małe owocki, tak. Średnica 1 czy 2 mm. Tak, oczywiście. No, lepiej jak one są wielkości groszku. I to nie jednorazowo, tylko za miesiąc będą kolejne pasierby wyrastały, no to znowuż sekator i nie pozwalać tamtym wyrastać, zagłuszać, tylko kierować soki na owoce. Bo to chodzi tam filektycznie w razie tego mączniaka tam. No i tak, no o mączniaku trzeba pamiętać, bo do tej pory zawsze tak jest, że do Jana to mamy problem tylko ze szkodnikami, a już od Jana teraz jest idealna pogoda i przez cały lipiec, sierpień będzie wspaniała pogoda dla rozwoju chorób bakteryjnych i grzybowych. I teraz już się zacznie zaraza ziemniaczana, zaczyna się mączniak na ogórkach, mączniak na winogronach. No i przeciwko temu mączniakowi, tu Korneliusz zaraz powie, że ta soda oczyszczona będzie na pewno bardzo dobra, na pewno będzie ten amistar dobry. Topsin, no, oczywiście. No i skrzyp, i powiedzmy i liście pomidorów, takie biologiczne również. Switch, są takie środki. A nawet tym mlekiem niektórzy pryskają i to tam też są zapobiega. Bakterie kwasu mlekowego, tak, które tam powiedzmy ingerują, nie? Tak jest. A jak to doczyszczono, to 2 łyżeczki na list. Nie, za dużo. Ja dawałem na agres 2 łyżeczki płaskie. 2 płaskie, to i, tak, i, ale... I tam on jest, działa już tak radykalnie, że tam na owocu już nie ma plam i na liściach, także tutaj... No 2 płaskie czasami, nie takie ciągaste. Płaskie łyżeczki to tam, tak, to małe, nie? Na litr. Tak. Dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Proszę bardzo, i do widzenia. Kolejny telefon, halo. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam zapytać, czy pryskając na mączniaka sodą, czy do tego też dodać środka właśnie tego przyczepnego? Można ludwika? Dać kilka kropel mydła w płynie, czy tam ludwika, czy innego środka takiego do mycia naczyń. Tak. A dzisiaj przy takiej pogodzie, jak jest dzisiaj, można pryskać? Można, ale nie w ciągu dnia. Tak jak mówiliśmy, nigdy nie w ciągu dnia. Raz, że możemy poparzyć rośliny, bo jest operacja słońca bardzo silna. Drugie, owady, bo tam jest dużo owadów. Ja widziałem dużo larw biedronek na przykład w różnych miejscach. Także pod wieczór, jak już oczywiście nie ma deszczu, to trzeba poczekać na dzień taki bezdeszczowy. No mają być niby 2 takie dni teraz w poniedzieli. Tak, a jeszcze mam pytanie, czy bukszpan obcięty, bo miałam też właśnie te glizdy zielone. I czy mogę go podlać... Gąsienicę. Gąsienicę, przepraszam. 4 do 4 centymetrów. Gnojówką z pokrzyw? Można. Tak. Można, tak? Można nawet i opryskać. Tylko nie w ciągu dnia, bo to też nie, rozumiem. Tak samo działa jak środki chemiczne inne. Ale i mało tego, to jeszcze możemy sąsiadów wypłoszyć. A, no też. Ja zrezygnowałem z tego sposobu, bo musiałem czekać, aż będzie deszczowa pogoda, słuchajcie, no tak, bo
sąsiedzi uciekali z okolicznych tych moich... Zamiast wypoczywać? Tak, działek. To jest gorsze od obornika. Tak. Jeszcze coś chciałam do podlewania, tak? Ale to właśnie deszczowa pogoda akurat by pasowała, nie? Jak deszcz pada. Tak, a czy już można pryskać pomidory, bo jeszcze nie ma owoców? Czy można pryskać? Ale już można, switchem na przykład pryskać, bo ja też już pryskałem wstępnie. Mnie czekać po prostu, aż się zaraza ziemniaczana pokaże tam i inne choroby, bo to... Ja mlekiem pryskam. Brawo. Pomidory, te mleko. Tak, pomidory. Mlekiem, pół na pół z wodą. Tak, można. Jakoś mówię, nie muszę używać właśnie tych środków chemicznych. Można. Ale jeszcze jest inny sposób. Skrzypem jeszcze można. Jest sposób na 10 litrów wody, na 5 litrów wody, kostka drożdży. Tych spożywczych i litr mleka. Ale to lepiej już w tej fazie, kiedy już zaczynają się czerwienić pomidory. To w tej fazie dobrze już nie używać tam żadnej chemii takiej, tylko właśnie taki sposób, który już też jest sprawdzony, bo moi znajomi już to wykorzystali. Bardzo dobry sposób, sprawdzony. My tak trochę o tej drożdżach zapomnieliśmy tu Państwu podpowiadać, ale rzeczywiście, bo to jest walka przeciwko jednego grzyba przeciwko drugiemu grzybowi szkodliwemu, bo to jest też przecież... Czyli no właśnie, drożdże pożyteczne. Na 5 grzyba. Litrów powiedzmy kostka, taka mała kostka tych drożdży spożywczych, litr mleka. Jeden litr mleka. To już mamy 8 litrów. Bo jak dodamy litr mleka, to już mamy 6 litrów, znaczy się z 5 litrów. No i ta kostka, to rozmieszane wszystko i taka zawiesina i tym pryskamy. Ale to jeszcze wody dodać do tego? Tak. 5 litrów wody, litr mleka, i kostka tych drożdży spożywczych, tak. Dobrze. I to rozpuścić ładnie w letniej wodzie najlepiej, nie? Takie. Tak. Czy w dzisiejszej pogodzie można jeszcze obcinać winogrono? Można, jakie słońce świeci, tak. Tylko nie... Tak. Tutaj się nie bać, że w jakikolwiek sposób wprowadzimy chorobę do wnętrza rośliny. Tego tu przy winogronach to się nie zdarzy. Także obcinać oczywiście, nawet kiedy jest ciepło. Kiedy będzie nam ciepło i słońce będzie świeciło, to roślinie to nie przeszkodzi. Z Jankiem to sekatora z ręki nie wypuszczamy. Tak. Jak chodzimy po działce. To już... Jest do cięcia naprawdę bardzo dużo roślin. Tak. Tylko jeżeli się powiedzmy coś przycina, a jest mączniak, bo tak mam na różach, mi się teraz właśnie pojawił, to sekator wtedy trzeba chyba czymś zdezynfekować, tak? Żeby później... Denaturatem. Albo umyć po prostu w wodzie. Ale róże to już pryskać. Topsinem tam pryskać. Chociaż jest taki środek już 2 w 1 do róż, że on kilka komponentów ma i na szkodniki, i na grzyby, bo teraz się stosuje już takie właśnie opryski po prostu wieloczynnikowe. I można samemu łączyć, ale to trzeba wiedzieć, co z czym można połączyć. Jaki przeciwgrzybowy, z jakim powiedzmy na szkodniki. Ale są w sprzedaży już gotowe takie środki do oprysków i między innymi na róże. Bo tam jeszcze jest czarna plamistość. Ja na przykład pryskam na rdzena gruszę, to wykorzystuję skorę na czarną plamistość na różach też. On jest bardzo skuteczny. Tak. Ale mówię, są w sprzedaży już środki, które zawierają powiedzmy kilka tych związków i można takim pryskać. I przy różach ta soda oczyszczona, proszę też przyjąć, że bardzo się sprawdziła. Soda oczyszczona. Na mączniaka. Na czarną plamistość przede wszystkim, ale mączniak też. Fajnie, dziękuję za poradę. No, życzymy powodzenia. I teraz odbiorę telefon od pana Grzegorza z Czernikowa, ale już się wyłączył niestety. Zatem może odczytam list od naszej słuchaczki z Dąbrowy Chełmińskiej, która nie mogła się do nas dodzwonić. No i dlatego
napisała. Mam około 50-letnią wiśnię, wielkie drzewo, które co roku ma bardzo dużo owocu. Od 4-5 lat owoce, które już są prawie dojrzałe, dostają czarne plamy i w przeciągu paru dni nie są już do użytku. Kiedy, ile razy i czym pryskać? I jeśli też w tym roku się nie uda ich uratować, to czy można w przyszłym roku tak zrobić? Pewnie się uda, tylko proszę pani, w koniec sierpnia, we wrześniu dobrze to drzewo prześwietlić, bo widzimy, że ono jest bardzo duże. Pewnie to jest łutówka, bo widać, że jest zdrowym drzewem, czyli nie sprawia tutaj wielkiego kłopotu, natomiast wymaga prześwietlenia, opryskania, potem w stanie bezlistnym w listopadzie miedzianem 1,5%, w połowie marca 1,5% miedzianem lub 0,6% sylitem, mocno drzewo zlać, a potem, bo tu, co tu wystąpiło? Tu występuje rak bakteryjny i brunatna zgnilizna, tak jak mówiliśmy już wcześniej. No i jak, kiedy te choroby się pojawiają? Rak bakteryjny to on już po cięciu, zaraz wiosną się pojawia, dlatego po cięciu obowiązkowo też tym miedzianem opryskać. Po kwitnieniu dobrze byłoby sylitem opryskać, ale już mniejszym stężeniem, 0,3%. No i tak doprowadzić do połowy czerwca, a w tej chwili pojawia się druga choroba, brunatna zgnilizna. Właściwie to nawet jeszcze troszeczkę za wcześnie. Ona pojawi się może na początku lipca, no ale to w będzie tym już za roku tydzień. Wcześniej wszystko a w tym jest. Roku trochę wcześniej, bo jest dużo opadu. Inna brunatna zgnilizna, również tego sylitu z dwa opryski, a może i trzy przed zbiorem. Z tym, że uwzględnić karencję, bo to będzie 7-dniowa karencja, czyli od połowy czerwca ze 2-3 opryski na brunatną zgniliznię również tym środkiem opryskać, bo to jest plamistość właśnie, która z kolei nie tyle liście i nie tyle pęd, ale już te nasze owoce, dlatego mają taką czarną, wgłębną plamkę. No i temu trzeba zapobiec już pod koniec czerwca, na początku lipca. Bo jeszcze są środki takie jak Signum. Topsin można też użyć. No, Topsin i jeszcze jest Luna Experience. Experience, nowy środek taki. Luna Experience. Też bardzo skuteczny. Także chwytamy. Także na to zagniwanie owoców właśnie. Tak, po prostu przyjąć taki harmonogram oprysku tego drzewa, bo widać, że jeżeli rodzi zdrowe drzewo, no pięknie to rodzi. Pięknie rodzi. No niestety trochę tym środkami trzeba wspomóc. I będzie wtedy korzyść podwójna. No i kolejny telefon. Bez oprysków się nie da, niestety. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Janikowo się kłania. No, witamy. Soda Janikowo. Tak, soda Janikowo, rzeczywiście. Zdrowa. Pani mówiła, że o kapuście to nie jest śmietka. Proszę państwa, to jest mocznik, to jest cholerstwo. A, takie. Mocznik, aha. Mocznik, także... W zeszłym roku, co wybadałam, już i od spodu liście gnojówką z pokrzywy i cuda, cudowałam, dopiero dostałam apacz, ale apacza już nie ma w tym roku. A zamiennika nie ma? Nie ma zamiennika. Apacz jedyny, co pomógł. Czy byście mogli sprawdzić, co jest w zastępstwie może? Ale znam tu takiego pana, co mają hurtownię dużą i tak mi tłumaczył i tak mi chciał pomóc i mówi, nie wiem, nie mogę pani pomóc, bo mówi na tę porę nie ma środka na mocznika skutecznego. Znaczy, ma pani rację, że tam mącznik to jest taka, tak jak śmietka, śmietka to jest czarna muszka, a ta to jest mniejsza, biała muszka i w tej chwili jest wysyp tej białej muszki, jak tak poruszamy, to całe chmary tej białej muszki są. Jeden i drugi jest bardzo groźnym i zasada ich złego działania, no oczywiście to te larwy. Natomiast można zrobić, no w dużych plantacjach, na dużych plantacjach wielkotowarowych, to się kupuje tak zwaną enkarsję
To jest taki, to jest taka sama muszka biała, tylko o połowę mniejsza. Można ją w sklepach ochrony, prawdziwej ochrony roślin, to ich zakupić, takie pojemniki właśnie z tą białą muszką. No, ale to napuszcza się po prostu na plantację. No i te małe muszki co ciekawego robią? Składają jaja w te larwy tego mączlika, tej muszki. No i w ten sposób unicestwiają. Także to jest biologiczna metoda ochrony kapusty, ale nie tylko i kapusty, bo i ogórków, i pomidorów. Na brokułach jest dużo, na kalafiorach tak, tego jest, na brokułach. No wszystkie kapustne, tak. Natomiast my w ogrodzie działkowym trudno, żebyśmy... To nie ma takich pojemników, żebyśmy sobie tutaj z tą enkarsją akurat poradzili. Także ja o tym nie mówię, bo tak samo i na różach, i tak samo na gerberze. Ten mączlik wyrządza bardzo duże szkody. I wielkotowarowcy sobie radzą. Dlatego nawet dla uspokojenia klienta to powiem, że nie bać się, że kapusta jest aż tak bardzo tam pryskana środkami ochrony tymi chemicznymi, bo tam sobie radzą tą ochroną prawdziwie biologiczną. To jest stuprocentowa, można powiedzieć, ochrona. No, ale my tutaj my takiej metody nie mamy i musimy zastosować wszystkie inne, które w zastępstwie też zdają egzamin. Można powiedzieć, że przy każdej kapuście, bo ich mamy niewiele, z 50 na działce, trzeba indywidualnie unicestwiać w sposób czysto fizyczny, czasami nawet wziąć wody, bo z kapusty możemy przecież i zmywać prądem wody, różne sztuczki, a przede wszystkim ta otulina i na mączlika, i na śmietkę, bo śmietka jest jeszcze gorsza, bo ona pozostawia jeszcze, nie dość, że wysysa soki, to jeszcze pozostawia takie po prostu, te jak mszyca. Takie rosę miodową. Rosę miodową, na tym znowu siada szara pleśń. Aha. I później we wrześniu ta kapusta, mówimy, jest taka brudna, ona jest po prostu z tego powodu, że się osadzają grzyby sadziowe i wtedy wygląda bardzo nieciekawie. Tak, to pan dobrze mówi, że z włókniną, ale ta włóknina to już sobie wyskoczyły te moczniki nagle, tak, że jak dwa dni nie byłam na działce, za trzeci dzień już jestem na moczniku, sąsiad mi zaczynuje, sąsiadka, już są te cholerne muszki i tym to robić, ja już ze sobą kupowałam pokrzywy, pioruna, wrotycza i dopiero apacz pomógł, ale apacza nie ma. No nie ma, ale pani zobaczy może przez internet. Też można niektóre środki pozyskać. To znaczy z zapasów gdzieś, może z zapasów, ale jeżeli jest wycofany... A to nie ma, jest coś innego, tylko że to jest... Tak. Albo zamiennik będzie, bo Unia czasami wycofuje, ale są zamienniki. To dosyć duże koszty w internecie, także na te parę główek, nie wiem, czy to się opłaci. No to się z sąsiadami tam jakoś Dla zobrazowania powiem pani, że ja dwa dni temu kosiłem trawnik. Tam jest takie były chmary meszek, z kolei te, które nam przeszkadzają, ale oprócz meszki był również biały ten właśnie mączlik, bo ja nie mam tam kapusty. On jest kapusty. Na ziele jaskółczym, dużo jaskółczym zielu, dosłownie. Aż biało. Także miałem kłopoty, nawet musiałem maskę założyć, nie tylko przeciwko wirusom, ale również tym szkodnikom, bo nie szło ujechać. Także i mączlik był, i oczywiście meszki też. No i będę musiała co na brokułach, na kalafiorach, to może tak posmaruję jakim czymś tam liście, ale kapustę tam mam 30 główek. No trzeba ochraniać, trzeba kapturki pozakładać. Jeśli chcesz jeść własną kapustę, oczywiście, bo ona jest smaczniejsza z ogrodu. Bo tam się nie wejdzie, bo jest tak wielka, już główki zawiązują, że tam się nawet nie wejdzie w nią taka dorodna w tym roku kapusta jest. No tam czarnoziem kujawski to wiadomo. Ale te metody, mimo wszystko, dobrze, że pani dzwoni, ale mimo wszystko to tak wykorzystamy przy okazji. Te metody fizyczne, ja to nazywam takie praktyczne, nawet ten kapturek przecież może to być taki namiocik tam, powiedzmy, z folii. Dzisiaj folia jest dostępna, można przeróżne cuda robić, byle nie dopuścić tego szkodniczka, tej muszki po prostu do wnętrza. Do klatka. Ale też musisz wietrzyć, Janek, i też otworzysz. Wiecie państwo, że w tej chwili to już
się rozpowszechnił, że nawet przykrywanie czymkolwiek, to i tak tam się ciągle będą lęgły pod spodem i nie wiem, czy... No tak, no każdy chce żyć i trzeba... Szkodniki też się adaptują do warunków, jakie stwarza im człowiek. Trzeba im przeszkadzać. Mimo wszystko trzeba im przeszkadzać. Gradacja szkodnika to występuje raz na ileś lat. No taka duża. Ale jeszcze chciałam się Państwu pochwalić, bo bo wybadałam sposób na szpaki. Powiesiłam kruka. A będą miały co jeść w ogóle w tym roku? I powiesiłam obok takie latawce, jak to do dzieci, i to lata fruwa i bo straszy. Kilka dni nie widzę szpaki. Ale kruka sztucznego chyba. A obok taki latawiec do dzieci zabawkę. Nie? A te kolorowe takie, które się kupuje? Te kolorowe. To kolorowe. I to tak trzepie skrzydłami. Aha. I nie ma szpaku. Gdyby jeszcze krakał. To by było całkiem. A nade mną jest przynajmniej ze 4 rodziny tych kruków bez przerwy latają. Żadnego szpaka nie ma. Wszystko poleciało. No to blisko. Ale jest tylko pytanie, czy te szpaki mają co jeść w tym roku? Mają. Po przymrozkach. Nie, ze szpakami to jest taka... Generalnie czereśnie, wiśnie. Gdzie nie, gdzie są, a gdzie w niektórych miejscach wymarzły. Ale szpaki muszą młode szybko odchować i dlatego one poszukują pokarmu tak samo, kwiczoły na jagodach, na borówkach, na jagodach kamczackich, kwiczoły z kolei. Jeszcze jest, mówią, taki sposób na szpaki, jak już jest dojrzały rzepak, to idą na pola na rzepak. A, dobrze. Ale rzepak jeszcze jest zielony. Aha. No, mówię, one muszą szybko młode odchować i szukają pokarmu i tak to wygląda. No to dziękuję Państwu za poradę, ale my również dziękujemy. Z mocznikiem będę musiała się sama jakoś męczyć. Życzymy powodzenia, ale i przede wszystkim satysfakcji z tego, bo działkowcy czerpią najwięcej satysfakcji właśnie z tego, że się napracują i potem mają efekt. I to się uda. I potem jaka smaczna kapusta. Najlepsza jest. Własna. Twoja kapusta kiszona. No, dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. My też już musimy się z naszymi słuchaczami dzisiaj żegnać w tej pierwszej, gradacji koronawirusa. Pierwszy audycji kontakt na żywo, osobisty. Na żywo w studiu Polskiego Radia. Dzisiaj gośćmi Państwa byli pan Jan Malesza i pan Korneliusz Korniluk. Do usłyszenia, do zobaczenia. Andrzej Krystek, a sterował pojazdem Sławomir Nowak, a przy kamerach Janusz Wiertel. Do usłyszenia za tydzień, jak się sprawa rozwinie, bo to był taki pierwszy próbny w studiu test magazynowy. Zobaczymy, za tydzień będzie Gosia Burchardt.